Dam, dam. Jesteśmy w domu polskim. Roleczka sztos. Odkryje przyroda! Ile miłości było tutaj przez cały mecz, przez cały turniej! Oczywiście witamy sztab szkoleniowy! Nikola Grbici, wszyscy asystenci! Adam Swaczyna, Paweł Rusek! Trenerzy statystycy! Kamil Nalewka, Marcin Nowakowski! Trenerzy przygotowania motorycznego! Oj, łysy, łysy odpal! Bartek Kurek! Tak jest! Lecimy z tym! Wszyscy głośno! Czekaliśmy wszyscy na ten moment! Po pierwsze tak, czy tam na balkonie stoi mój ulubiony raper? Czy to jest on? Siemanko? Nie, dobra. Pozwólcie, że chwilę poważnie będzie. Dziękujemy wszystkim naprawdę za to ogromne wsparcie dla nas. Czuliśmy to od początku tego sezonu kadrowego. W każdej... nie, ten sklep nie sponsorują, ale prezentacji jeszcze. Ale czuliśmy to wsparcie wszędzie, spotykając was na ulicach, dopingujących nam, mówiących o tym, że jak nie teraz, to kiedy, no i udało nam się. Dzięki wielkie. Dziękujemy wszystkim mecenasom polskiego sportu. Wiemy, że nie ma nas bez waszego wsparcia, także to, że jesteśmy tutaj, że możemy grać na takim poziomie, że możemy się spełniać swoje marzenia. Wielkie dzięki dla wszystkich sponsorów Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Jesteśmy waszymi dłużnikami. I na końcu jeszcze, kurczę, chciałbym zaintonować jakąś fajną śpiewkę. Polska, biało-czerwoni. Polska, biało-czerwoni. Tak jest, dziękuję, dziękuję. Bartek Kurek. Niech to wybrzmi jeszcze głośniej. Bartek, jest zostać podkreślone i to musi wybrzmieć. W sytuacji, kiedy mieliśmy nóż na gardle, stanąłeś do serwu i w każdy serwis złożyłeś kupę serca, tak samo jak każdy z was w każde zagranie. Ale dziękujemy ci za to, że pokazałeś polski charakter. Że wtedy, kiedy mamy nóż na gardle, my się nie poddajemy. Uwaga! Ostatni raz tutaj, przed tym ekranem, ostatni raz z całym polskim srebrnym składem! Lecimy głośno! Tu już wiele razy w szatni leci, kurde.
mała niespodzianka, nie tylko dla ciebie, tylko dla was wszystkich. Mamy dla was zaproszenia na fajny event tajemniczy póki co, ale bo ja o czerwonym klimacie. Ode mnie od Adidasa, proszę bardzo. Dzięki. No i gratulacje, co nie? Czy możemy otwierać? Ale nikomu nie mówisz, tak? Okej, dzięki. Serdecznie podziękować wam za to, co zrobiliście. Przyszliście do historii polskiej siatkówki, polskiego sportu. Po 92 roku nie mieliśmy żadnego sukcesu w grach zespołowych. Wtedy piłka nożna, teraz siatkówka. To jest ogromne wydarzenie dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dla polskiego sportu. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni za to, co nam daliście, za to, że mogliśmy wam kibicować do końca, za wasze serce, za to, co robiliście na boisku. Dziękujemy wam, bo to były chwile niezapomniane. I ten srebrny medal jest ogromnym waszym sukcesem, waszych żon, waszych dzieci, waszych rodzin. Też ogromne podziękowania dla nich, bo to one wszystko musiały wytrzymywać i wiem, jak ciężko jest spełniać te marzenia, jak jest ta presja. Przeszliście ten ćwierćfinał, zdobyliście upragniony medal. Jesteście w historii polskiego olimpizmu bardzo wysoko. Dziękujemy wam za to z całego serca. A to wszystko dzięki prezesowi Solorzowi, który 25 lat temu zainwestował w siatkówkę, zrobił ogromne rzeczy i dziękujemy też mu za to, że był wytrwały i dzisiaj możemy cieszyć się z waszych sukcesów, z sukcesów polskiej siatkówki. Jesteśmy bardzo dumni, szczęśliwi i mam nadzieję, że to jest dopiero przystanek przed tym, co będzie w Los Angeles, bo bardzo mocno w was wierzymy, bardzo mocno wam kibicujemy, trzymamy kciuki. Chciałoby się powiedzieć, chcemy więcej, ale my jesteśmy bardzo dumni, a wiemy, że was stać jest na złoto, bo jesteście najlepszymi siatkarzami na świecie i gratuluję wam bardzo serdecznie. Pana Mokolej przyszła teraz. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu za to, jak w jakich warunkach mogliśmy się przygotowywać, w jakich warunkach mogliśmy brać udział w tych igrzyskach, bo bez tego też na pewno nie byłoby tego rezultatu. A dzięki takim mecenasom sportu myślę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Od nas, ode mnie, od naszego prezesa pana Świderskiego drobny podarunek. Może nie są to złote piłki, tak jak te, którymi się chłopaki bawią, ale to są nasze, te, które wchłonęły trochę naszego potu, którymi zdobyliśmy parę punktów i wiele nas kosztowało, żeby dzisiaj te punkty zdobywać w finale olimpijskim. Także panie prezesie, na pana ręce. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Cóż, no nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć, że Los Angeles musi być nasze. A przyniesie? A przyniesie? Obiecujesz? Zachowuję, kurde. Jadę na oszczep. Dobrze. Kolejny raz. Wyszkoście się, bawcie się dobrze. Dziękuję. Wrócimy z medalem. Dzięki. Blacha jest blacha, tak jest. Dzięki wielkie. Cytat roku. Cytat roku, myślisz? Blacha jest blacha. Po Fornim. Tak. To ja tam pomagałem troszkę. Jezu, mój.